Oglądaj w HD. Siema, tu Blaki i jeden z Dirty Boys. Niestety sam. W tym odcinku całkiem sam. Brak nam ostatnio strasznie czasu do kręcenia odcinków. Jest godzina teraz mniej więcej 12.30. 24.30, jakkolwiek to nazwać. Kręcę naszego serwera i chciałbym wam tutaj pokazać kilka rzeczy. Żebyście wiedzieli, że praca trwa cały czas, że nie obijamy się, że tworzymy. Odcinków może nie być tak regularnie, a mogą być specjale, te co wam mówiliśmy w poszukiwaniu Charlie'ego, co był ostatni. Jest czwartek. Znaczy, już jest piątek. Nieważne, mam nadzieję, że dzisiaj się wam po południu, dzisiaj się ukaże ten odcinek. Więc zaczynajmy, że się odwrócę. I to jest świątynia. Tak, to jest ta świątynia, co ostatnio ją kopaliśmy. Dużo się zmieniło, naprawdę dużo. To są filary, tak jak mówiłem, dwa filary. Ściany są postawione. Sufit, wszystko wykończone. W sensie zrobione do końca, nie zepsute, zabite, wykończone w tym sensie. Nieważne. W każdym razie tutaj jest tak półokrągłe ściany, widać warstwami są. Nie pokazuj palcem na ekranie, nie pokazuj palcem na ekranie, oni tego nie widzą. Jeszcze raz, tutaj są dokończone ściany, są półokrągłe, jak widać z daleka. Ten symbol na środku to jest oko Anubisa, boga podziemi i mroku. Z tego co przynajmniej znalazłem w internecie, tak to się tłumaczy. Ono z dalsza wygląda lepiej, ale z bliska też jest całkiem fajne. Gram na teksturpaku nie defaulcie, tylko tym, co ostatnio robiłem specjala, co on ma inny HUD od defaulta. Bo na razie nie mogę żadnych HD sobie pozwolić, bo miałem z Minecraftem problemy, muszę usunąć cały folder i wszystko od początku instalować, bo duże spadki FPS-ów mam przy lepszych teksturpakach. Prawdopodobnie jakieś mody się do tego przyczyniły, jakieś zabawy z inventory, tweaks i tak dalej. Oj, chyba się to nie uda. Nieważne, tutaj widzimy właśnie te kolumny, wszystko po kolei, po kolei, po kolei, po kolei. Do góry i sufit. Tutaj jest takie nadaniny, powiedzmy daniny, no. Można tu coś do tego Anubisa sobie rzucić, rzucić. I możemy czekać, co się stanie. No stanie się tyle, że się tam przejście otworzy, już tam pójdę od razu. No właśnie. Tu są pistony. O, pistony są dwa tutaj postawione, sticky pistony. Tutaj jest zejście tam do podziemi, żeby zebrać tamte itemy. Tą ofiarę. Powiedzmy w daninę, cokolwiek, jakkolwiek to nazwać. No i tu sobie leży ten cobblestone. Tak, wielkiemu bogowi dałem trochę cobblestone'a. Na pewno mnie nie znie... Nieważne. Tutaj się zamknęło. Tu jest tak zrobione, że jak się na tą płytkę stanie, to się otworzy i można wyjść. No. Teraz do góry. Do góry. Trzeba miecz przygotować. Może się tu coś pojawiło niedobrego. Tak, korytarze są ze stone'a, suficy z stone bricka. Jest tu coś. Nie ma. Dobrze. Tu jest pokój taki, który taki widzicie, to jest z Netherraka. Byliśmy na spawnie w Netherze. Jak się okazało, wszystko co mieliśmy w Netherze straciliśmy, bo Nether się jakby od początku degenerował. Nie mam pojęcia w jaki sposób, ale jesteśmy teraz gdzieś albo bardzo daleko, albo w ogóle w nowym Netherze. Więc kawałek mam już zrenderowany, ten nasz początkowy na starcie. W ogóle dużo brzydszy jest ten Nether niż ten co mieliśmy, dużo gorszy jest. No ale nic się taki wyrenderował, nie wiem, nic się chyba z tym nie da zrobić. Jak macie jakieś lepsze informacje o tym, jak się generuje Nether, czy się nas przenosi dalej, czy to jest ten sam Nether, tylko nas wywala gdzieś daleko,
czy to jest nowy Nether, tam napiszcie komentarz albo wiadomości. Nie obrażę się w każdym razie. Tu jest z Nethera kudełka, tak. I tu będą na środku stały cztery portale. Każdy w inną stronę. Będzie to taka... taka jakby, nie wiem... Takie... prostopadłością z portali. No powiedzmy. Tutaj możecie jeszcze pisać pomysły, jak to ozdobić, ale nie można ruszyć tej ściany, bo ta ściana jest już na zewnątrz, jeżeli ją... Czekajcie, mam stone, Rozwalimy to, widać, co jest tam na zewnątrz. O, to są tam góry i tak dalej. No, ta ściana jest w większości, można ją rozwalić. Tutaj początek będzie trudny, bo to tam można wyrąbać się za górę z drugiej strony. Muszę jakieś jaskinie czy coś w tym stylu. No, to tyle tu u góry. Tutaj z drewna. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. W ogóle na początku pewnie zauważyliście już znaczną zmianę, że tutaj jest las. Sam zasiałem las, wielki las, sam zasiałem, zrobiłem go. O właśnie. To mi powinienem stąd zabrać. Bo mi były potrzebne wiaderka, jak byłem w Netherze, to zapełniłem wiaderka lawą. A żeby... no fuck. Ach, szanić to. Jeszcze to naprawię. Co tu jest? Nie ma tu tych płytek. W ogóle creeper nam buchnął w magazynie, jak patrzyłem się do skrzynki, to buchnął i rozwalił skrzynki i demolka była. O, sam. No i w zasadzie... to chyba z całej świątyni tyle. Tutaj są te ściany tak zrobione w ciekawy sposób. W 100% powiem wam, że to jest, był mój pomysł, żeby je tak zrobić takimi, nie wiem, falkami, jakkolwiek to nazwać, no czymś, tym, czymś takim. Każda ściana jest w tym stylu. Tutaj to widzimy, że to jest klocek dalej, a jeszcze ten środek oka jest dwa klocki dalej od tej ściany. Co tu jeszcze? A kolumny są puste w środku i się pojawiają w nich moby. Kolumny, właśnie najwięcej się z kolumnami tutaj głowiłem, jak je tutaj stworzyć i tak dalej, bo były tak beznadziejne, że trzeba było je kilka razy poprawiać, po prostu wyglądały jak takie dziwne klocki i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Glowstone'a ukradliśmy z tego Nethera, jak od razu byliśmy z Netheru, jak byliśmy potem, Netherraka. I nieoczekiwanie się nam przydał, naprawdę tu poszło, nie wiem, ze stack? Nie jestem pewien, 38, coś takiego, plus to co na podłodze. Nie wiem, czy jeszcze tu gdzieś jest w skrzynkach, albo któryś z chłopaków ma przy sobie. Bo nie do końca robiłem sam ten symbol, pomagał mi tutaj Volti. On jest pomocnikiem, dobrym pomocnikiem. Pomagał mi to zrobić i zaprojektować ten symbol, więc może on ma go trochę, bo ja go tu przy sobie chyba nie mam i w skrzyni też nie widziałem. Ach, trzeba będzie go poprosić grzecznie o oddanie. Bo się na pewno jeszcze przyda. Tutaj nie ma. Tu jest trochę liści, tu są saplingi i są te. No musiał ukraść tego glowstone na resztkę. Trudno. Tak, pochodnie. Fajnie tutaj dzięki temu nowemu oświetleniu się tak układa tutaj, jak się patrzy z tej perspektywy, jak takie reflektory? Dobrze to mówię? Reflektory. Nieważne. Takie fajne światło tutaj pada, tak fajnie. Że jeszcze jakby nie było widać tych pochodni, byłoby super, no ale... no trudno. Sorki. No jest godzina, która jest. Naturalne jest to, że chce mi się spać. Ten lans może do następnego odcinka wykorczuję. Przecież on tu dosyć pasuje w tą dolinę, ale trochę zakrywa świątynię. Możecie napisać, co o tym myślicie, czy las ma zostać, czy usunąć go. O. Zaczynam umierać z głodu. Znaczy zaraz zacznę, dobrze, tu są melony, powinny być w skrzynce.
I rada dla wszystkich, jak się bawicie modami, to sprawdzajcie, które mody są ze sobą kompatybilne, żeby później wam nie crashowało Minecrafta i nie usuwało światów, które macie, bo straciłem właśnie dwa światy. No chyba tak, mojego singla, więc to bolało, naprawdę. Świat, na którym grałem chyba od 1.4. Już tam były jeszcze stare boostery i wszystko to było poprawiane na nowo. A świat straciłem. No trudno. Zdarza się. Tak jak mówiłem, odcinki mogą być rzadsze. Jeszcze chyba niedługo nakręcimy, może jutro. To jest piątek. Piątek, który... Jutro, dzisiaj, Boże. Zabawa z czasem. Tylko później nakręcimy to. No i zobaczymy, kiedy wrzucę, to będzie to, to poszukiwanie Charlie'ego na pustyni, na Saharze, coś takiego. Więc to tyle w tym odcinku, nie wiem, czy nie był dosyć ciekawy, pokazałem wam, co tu się buduje, jak to tu działa i tak dalej. Węgiel jest tam, fajnie. Jeszcze tak, tutaj do Netheru, tak jak mówiłem, po tej stronie, czyli w tym portale się nie pojawią praktycznie, dokąd nie zdobędziemy obsydianu. A jak już go zdobędziemy, to będziemy czekać i tak na update 1.9 lub na fulla, zobaczymy. Bo są różne wersje, że 1.9 nie będzie, że od razu będzie full wersja i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się tam miesza i tak dalej. Wersji jest tyle, ile postów na forum. Czy jakichś nefsów, czy czymś, czy coś w tym stylu. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No to chyba tyle, nie wiem, nic specjalnego. A, że podobno na 1.9 mają być bugi z expem związane. Mam nadzieję, że to nasze crashowanie serwera. Też, że exp nie będzie się że nie wiem, że jakoś to będzie z expem naprawione, że nie będzie tak crashował serwera, że będzie bardziej zoptymalizowany. I w ogóle 1.9 ma być bardziej, dużo bardziej zoptymalizowany, że FPS mają być o 20 klatek większe. No to są duże obietnice, jak dla mnie 20 klatek więcej. No ale by się te 20 klatek czasami przydało, szczególnie przy renderowaniu mapy. No nic, nie będę przedłużał. To chyba tyle. Ja do was mówię. Trzeba tu będzie jakąś mównicę poszedłem zrobić. Więc jeszcze odcinek trochę potrwa. Tutaj, nie tutaj. O. Tak. Tu. Tak, to będzie dobrze. Jeszcze to się usunie. Teraz tytyk. Tyk. Ej! Ja chcę w inną stronę. A jak postawię na tym? Da się na tym postawić? No dobra, będzie w ten sposób. No, da radę. To jest mównica. Ja głoszę wam przesłanie prawdy. Ten odcinek się kończy, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę i na razie.